W ubiegłym tygodniu ponad 150 rybaków protestowało w Gdańsku. Sprzeciwiają się przydzielonym przez ministra rolnictwa limitom na połowy. Rybacy twierdzą, że są zbyt niskie i mogą być początkiem końca dla polskiego rybołówstwa. Znaleźliśmy się w tragicznej sytuacji po 1 stycznia. Mieliśmy dostać kwoty, które miały zapewnić opłacalność polskiego rybołówstwa i zapewnić byt naszym rodzinom i nam samym. No nie dostaliśmy takich kwot. Przed protestem z rybakami spotkał się minister rolnictwa Marek Sawicki. Mieliśmy takie spotkanie, jeśli dobrze pamiętam, w czwartek. Do czego innego zobowiązali się, że będą przedstawiać propozycje i że będziemy próbowali to rozwiązać, więc jeśli chcą rozwiązywać to metodą protestu, wolny kraj. Powiem szczerze, protest, a nie strajk. Protest fragmentu środowiska rybackiego. To stwierdzenie oburzyło prezesa Związku Rybaków Polskich. Ta wypowiedź, która, że protestowała jakaś garstka rybaków, no to świadczy o tym, że jest skutecznie odcięto od informacji, co się dzieje w rybołówstwie. Słów krytyki pod adresem rządu nie szczędzili również pozostali rybacy biorący udział w proteście. My chcemy pracy, normalnej pracy, uczciwej pracy, chcemy godnie schodzić z podniesionym czołem do portu. A my schodzimy z tabletkami w zębach do portu, bo na nas czeka Unia, policja z Unii, policja z US, u nas z kraju i robi się z nas wielkich przestępców, wielkich złodziei. No jak tak można? Takie kontrole jak my w Polsce mamy, to nigdzie takich nie ma. W tej kwestii komentarz szefa resortu rolnictwa był równie ostry. Uczciwi rybacy nie boją się ani inspektorów, ani kontroli, ani dyscypliny wynikającej ze wspólnej polityki rybackiej. Ta grupa, która protestuje, przypomnę, jest to grupa kierowana przez byłego ministra odpowiedzialnego za te sprawy, pana Chałupka, który namawiał rybaków do tego, aby nie respektowali prawa unijnego, aby łamali zakaz połowów wtedy, kiedy taki na Polskę został nałożony. Grzegorz Chałubek nie pozostał dłużny. Pan Sawicki jest odcięty całkowicie od informacji, co się dzieje w rybołówstwie, ponieważ zlecił jakby zarządzanie rybołówstwem innej osobie i konsekwentnie odcina się od tego, co się dzieje w rybołówstwie. Kolejnym krokiem w rozwiązaniu sporu miało być spotkanie rybaków z wiceministrem rolnictwa Kazimierzem Plockę w Gdyni. O efektach wiceminister nie chciał z nami rozmawiać. Z kolei prezes Związku Rybaków Polskich uważa, że rozmowy były kompletnie bezowocne. Ono przebiegało w taki sposób, jakby minister nie słyszał rybaków, którzy dopominali się o równe traktowanie siebie względem innych krajów. Rozmowa tak jakby z głuchym człowiekiem, no tak to nazwę troszkę skrótowo, ale chyba trafnie. Rybacy nie zamierzają składać broni i zapowiadają kolejne protesty. Prezes Związku Rybaków Polskich powiedział, że rybacy jeszcze w tym tygodniu zaskarżą do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o rybołówstwie oraz złożą zbiorowy pozew do sądu przeciwko rządowi o odszkodowania z tytułu różnic pomiędzy kwotami w Trójpolówce a kwotami przydzielonymi rybakom na 2012 rok. Daniel Biernat, Agroflash.